ze studia przywiozłem bardzo nietypowe urządzenie. Urządzenie, które na pierwszy rzut oka może nie wyglądać do końca biznesowo. To jest taki malutki gadżecik. Jest to aparat, który się nazywa Sony ZV1 i na pierwszy rzut oka może wyglądać jak normalny aparat kompaktowy, aparat fotograficzny, ale nie jest to tak naprawdę zwykły aparat. Jest to urządzenie, które zostało stworzone z myślą o wideoblogerach czy youtuberach. Urządzenie, które tak naprawdę bardziej jest kamerą niż aparatem. I mimo tych niewielkich rozmiarów, tak jak widać tutaj na mojej dłoni, jak małe jest to urządzonko. Urządzonko, które jest niezwykle lekkie, mieści się tak naprawdę w kieszeni. Równie dobrze mógłbym je teraz wyciągnąć właśnie z kieszeni, zamiast ściągać je tutaj z podstawki, która stoi za moimi plecami. Urządzenie, które mimo tak niewielkich parametrów oferuje naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie wideo przede wszystkim. Urządzenie, które zostało stworzone przede wszystkim właśnie z myślą o osobach, które nagrywają same siebie z ręki, czyli tutaj najwygodniej jest zastosować na przykład taki bardzo prościutki statywik. Ja akurat mam ze sobą taki statywik, który kosztuje 6 czy 7 zł, czyli kawałek takiego drucika, który można przykręcić sobie od spodu tego aparatu. I oczywiście można teraz to urządzenie po prostu postawić przed sobą na biurku i opowiadać do obiektywu, ale oczywiście dużo wygodniej jest po prostu trzymać w ręce ten aparat i skierować go na siebie. To, co akurat tutaj w tym aparacie zastosowano, to oczywiście obrotowy obiektyw. W tym momencie, jak ja już otworzyłem ten ekranik. W tym momencie, jak już otworzyłem ten ekranik, no to oczywiście już teraz pokazuję ten ekranik, jak wygląda nasze studio. Ja mogę teraz, patrząc na siebie, już mogę filmować siebie. I to, co jest istotne w przypadku tego konkretnie aparatu i tego ekranu, jest to, że ten aparat bardzo szybko łapie ostrość na oko. Czyli nie ma takiego problemu, że ja filmuję sam siebie takim aparatem i potem jest problem, że jestem rozmyty albo tło za mną jest rozmyte. Ten aparat ma zastosowane fokusowanie, czy łapanie ostrość dokładnie na źrenice oka, czyli ta twarz jest zawsze super ostra. Nie muszę tutaj nic kompletnie robić, to wszystko się odbywa automatycznie. Ciekawostką na przykład jest dedykowany przycisk na obudowie tego aparatu do trybu tak zwanego bokeh, czyli rozmycia tła. Wystarczy, że ja podczas filmowania samego siebie nacisnę ten jeden przycisk i ja będę ostry, a tło za mną będzie zupełnie rozmyte. Nie muszę się kompletnie znać na fotografii, nie muszę znać się na parametrach, na przesłonie, na migawce, na parametrach ISO. Aparat sam tak zmienia parametry ekspozycji, czyli tak sam dostosowuje te parametry właśnie ekspozycji do tego, żeby to tło było za mną rozmyte i żeby ten efekt był taki bardzo profesjonalny, niemal jak z lustrzanki. Dodatkowo ciekawostką w tym urządzeniu jest tryb tak zwany Product Showcase, czyli jeżeli ja stawiam ten aparat przed sobą na stole i pokazuję jakiś obiekt do tego aparatu, to aparat będzie zawsze łapał ostrość na ten obiekt, a jeżeli obiekt zniknie z kadru, będzie łapał ostrość na moją twarz. Dla porównania, standardowo takie aparaty, które nie mają tego typu funkcji, jeżeli ja postawię taki aparat i opowiadam coś do tego aparatu, to większość tych aparatów stara się złapać właśnie ostrość na twarz. Jeżeli ja w tym momencie chcę pokazać jakiś produkt do kamery, pokazuję go przed obiektywem, to wiele takich aparatów nadal trzyma ostrość na moją twarz, a nie na ten obiekt. Ten obiekt jest rozmyty. W przypadku akurat tego trybu Product Showcase, produkt, który pokazuję przed ekranem, będzie ostry. Jeżeli usunę go z kadru, wówczas znowu ten aparat złapie ostrość na moją twarz i znowu będę wyraźny. I ta zmiana ostrości między obiektem, który się pojawia przed obiektywem, a moją twarzą jest natychmiastowa, co też jest rzadko spotykane w przypadku sprzętu tej kategorii. Aparat ma również bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o nasycenie koloru skóry, czyli jeżeli ja filmuję sam siebie, to ta moja twarz ma bardzo naturalne kolory, bardzo takie właśnie dobrze doświetlone. Jeżeli ja przemieszczam się między różnymi obiektami, jeżeli ja chodzę na przykład z takim aparatem i trzymam go cały czas na tym statywie, albo nawet bez tego statywu, bo ja równie dobrze mogę go trzymać po prostu za uchwyt, który też został tak przygotowany, żeby nagrywać samego siebie w ten sposób, czyli ja tak mogę trzymać ten aparat i nagrywać sam siebie, cały czas moja twarz będzie bardzo wyraźna, niezależnie w jakim się pomieszczeniu znajduję. Jeżeli ja jestem w ciemnym pomieszczeniu, on rozjaśni moją twarz, jeżeli wyjdę na ostre słońce, od razu automatycznie zmieni ekspozycję i te kolory mojej twarzy nadal będą bardzo dobrze doświetlone. Aparat ma również specjalny mikrofon, który znalazł się na górze obudowy. Jest to aparat wyposażony w 3 kapsuły. Aparat kierunkowy, czyli on zbiera tylko dźwięk z przodu aparatu, a nie z tyłu, czyli bardzo dobre jest to zbieranie dźwięku. W zestawie z tym aparatem dostajemy takie futerko, które zakłada się w stopkę, tak zwaną gorącą stopkę. I to futerko zasłania teraz
ten mikrofon, czyli powoduje usunięcie wszelkich szumów wiatru. Jeżeli ja jestem na otwartej przestrzeni, wieje ten wiatr, to futerko spowoduje, że tego wiatru nie będzie słychać, tylko będzie słychać bardzo dobrze mój głos. Dlaczego akurat uważam, że to jest urządzenie, które może się przydać w zastosowaniach biznesowych? Otóż ma kilka bardzo istotnych cech. Przede wszystkim właśnie jest bardzo proste w obsłudze, czyli jeżeli chcemy nagrywać wideo, chcemy na przykład do naszych followersów, na przykład na LinkedInie, nagrywać różne materiały wideo. Ja mam bardzo wielu takich znajomych biznesowych, takich opinion liderów na LinkedInie, których, czy moich znajomych, czy również osoby, które obserwuję, które wielokrotnie do swoich osób śledzących, do tych tak zwanych followersów, nagrywają przekaz nie w formie właśnie pisanej, tylko w formie wideo. Czyli nagrywają sami siebie, to jest na przykład Maciek Kawecki, który tutaj był już kilkukrotnie gościem w moim programie, to jest Tomek Rożek. Oni wielokrotnie nagrywają właśnie takie przekazy z kamery, przy czym oni stosują najczęściej po prostu zwykłe smartfony i ta jakość obrazu nie jest tak dobra, jaka mogłaby być z tego typu aparatu. Więc jeżeli właśnie prowadzimy taki profil na LinkedInie, albo chcielibyśmy na przykład nagrywać swoje opowieści, czy chcielibyśmy opowiadać o swojej firmie, o swojej marce, jeżeli budujemy również własną markę osobistą, wówczas z takim aparatem ta jakość tych nagrań po prostu będzie zdecydowanie lepsza. Jeżeli na przykład mamy sklep internetowy, chcielibyśmy oprócz samych takich zdjęć produktów w tym sklepie internetowym zamieszczać również krótkie materiały wideo, wystarczy właśnie tego typu urządzenie. Stawiamy na statywie, uruchamiamy ten tryb Product Showcase i nagrywamy właśnie pokaz tych produktów, po czym takie nagrane unboxingi czy prezentacje produktów możemy wówczas umieszczać na naszej stronie internetowej. I to, co właśnie istotne, nie musimy się kompletnie tutaj znać na fotografii. To urządzenie jest absolutnie samoobsługowe. Aparat również ma bardzo ciekawą funkcję, ma możliwość pracy jako kamerka internetowa. Czyli tutaj z boku mamy złącze, które się nazywa Multi, ale tak naprawdę to jest zwykłe złącze micro USB. Szkoda, że nie USB typu C, czyli tej najnowszej generacji. I po podłączeniu tego aparatu do komputera, aparat może działać jako kamerka internetowa, co powoduje, że jeżeli postawimy ten aparat na statywie obok laptopa, to ta jakość obrazu będzie nieporównywalnie lepsza niż takiej kamery, która jest wbudowana w naszego laptopa. Czyli jeżeli często prowadzimy różne wideokonferencje, stawiamy sobie takie urządzonko, podłączamy właśnie przez USB do komputera i możemy prowadzić nasze wideokonferencje z wyjątkową jakością obrazu. Na pewno zrobimy wrażenie na wszystkich osobach, z którymi łączymy się na telekonferencji. Urządzenie ma również możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu, czyli jeżeli chcemy na przykład podłączyć mikrofon krawatowy, tak jak ja mam na przykład tutaj przyczepiony do koszuli, spróbuję się tak troszkę obniżyć, żeby go było widać. O, mam mikrofon krawatowy, który, oczywiście taki studyjny, do którego teraz mówię. Taki mikrofon również można podłączyć do tego mojego urządzonka i wówczas oczywiście ta jakość dźwięku będzie jeszcze lepsza, ale możemy równie dobrze wykorzystywać ten aparat wbudowany w, czy ten mikrofon wbudowany w aparat, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Niestety ma to urządzenie też niektóre wady. Wadą jest na przykład to, że nie ma gniazda słuchawkowego, czyli jeżeli chcemy podłączyć słuchawki i monitorować jakość dźwięku. Jeżeli nagrywamy tutaj wideo niekoniecznie sami, ale ze wsparciem operatora jakiegoś, to taki operator nie ma informacji, jak wygląda dźwięk nagrywany przez ten aparat w czasie rzeczywistym. Tutaj trzeba troszeczkę kombinować. Jest złącze HDMI, więc po to złącza konkretnie mikro HDMI. Po to złącze mikro HDMI możemy podłączyć różne miksery, które mają już gniazda słuchawkowe, więc można trochę ten system, że tak powiem, obejść. No ale szkoda, że tutaj Sony nie pomyślało, żeby jednak to dodatkowe gniazdko micro jack umieścić na obudowie, bo wówczas można byłoby podłączyć zwykłe takie gniazdo, czy zwykłe słuchawki do tego urządzenia. Więc no, oczywiście tutaj też są pewne problemy z łapaniem ostrości, jeżeli chcemy łapać na konkretny obiekt ostrość, albo jeżeli chcemy zoomować, no to oczywiście pierścienie na obiektywie tego aparatu nie są ruchome, czyli nie możemy tutaj ręcznie sobie ustawiać ostrości, nie możemy ręcznie ustawiać zooma. Tu mamy przyciski do zooma, oddalamy sobie, przybliżamy przy pomocy przycisków, więc to oczywiście też jest trochę taka zabawkowa funkcja tego aparatu, coś, co odróżnia ten aparat oczywiście od dużo większych urządzeń, no ale w przypadku tak malutkiego urządzenia producent niestety musiał pójść na pewne kompromisy. Urządzenie jest relatywnie niedrogie, kosztuje około 3,5 tysiąca złotych, więc
stać na nie tak naprawdę chyba każdego. W przypadku takich dużych aparatów, jakie wykorzystujemy do profesjonalnego wideofilmowania, trzeba się liczyć z kosztem na poziomie 10 tysięcy złotych za dobry aparat z dobrym obiektywem. To oczywiście nie jest urządzenie, które jest konkurencją dla takich dużych aparatów, ale w tak malutkiej obudowie mamy naprawdę bardzo duże możliwości. Mamy obiektyw od 24-70 mm, bardzo jasny, 1.8 do 2.8, oczywiście 1.8 przy tej przy 24 mm, więc jest tutaj matryca 1 cal, o przekątnej 1 cala, światłoczuła, więc oczywiście ten aparat nie jest urządzeniem, które jest konkurencją dla takich dużych aparatów z dużymi pełnocalowymi czy pełnoklatkowymi matrycami, ale do takiego filmowania, do nagrań na YouTube'a czy na LinkedIna naprawdę będzie to genialne urządzenie, malutkie, przenośne, wszędzie możemy je zabrać ze sobą i to co najważniejsze, bardzo proste w obsłudze i to jest akurat chyba najważniejsza cecha tego urządzenia, że nie musimy się znać na fotografii, tylko po prostu kupujemy takie urządzenie, naciskamy guzik i ono samo robi za nas wszystko, łącznie z rozmywaniem tła czy na przykład upiększaniem naszej cery, bo ten aparat również to potrafi. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby zostać youtuberem albo myślimy o tym, żeby nagrywać jakieś prezentacje naszych produktów, warto rozważyć tego typu urządzenie, bo jest relatywnie niedrogie, bardzo proste w obsłudze i no myślę, że bardzo rzeczywiście ciekawe, więc warto się tego typu sprzętem zainteresować. I to tyle w tym odcinku mojego programu. Zapraszam już niestety na koniec programu i do oglądania mnie w przyszłym tygodniu w nowym odcinku programu IT Biznes. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.